Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Jeźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałoby mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żeby... Pomógł mi ten... On? Ale to nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję. Widzę, że lokalny seryjny zabójca. Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo Detlaff potrafi. A więc tak ma. Można tak powiedzieć. Też jest wampirem. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla. To jakie? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. Bardzo w niego... Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i... Pamiętasz rok, gdzie... Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. To Detlaff je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Wampiry rzadko pomagają. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem... Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaff. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Detlaff lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł... Jest jakiś zestaw... Jakby ci to wyjaśnić? Detlaff nie rozumie ludzkiego świata. Sugerujesz, że... Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest te... Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy. To oznacza, że mamy wspólny cel. Nie do końca. Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję... Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Merla Shells. Tam się spotkamy. Do zobaczenia.
Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem.